Witajcie kochani, dzisiaj będzie taki szybki vlogowy filmik, ponieważ chciałam z wami o czymś porozmawiać, o rzeczy, która mnie nurtuje już od jakiegoś czasu, jednakże no, ostatnio jakby się to nasiliło i może to jest głupia sprawa, ale no, chciałabym po prostu się wygadać na ten temat. Jeżeli nie macie ochoty oglądać czegoś innego na moim kanale niż makijaż, paznokcie i zakupy, to po prostu wyłączcie ten filmik, bo pewnie was nie zainteresuje. Filmik będzie dotyczył pośrednio YouTube'a, nawet też bezpośrednio. Ja wiem od zawsze, że YouTube, generalnie internet, daje nam pewną dozę anonimowości, czyli możemy być troszeczkę kim chcemy i troszeczkę ponaciągać pewne fakty. Jednakże ja wyznaję zasadę, że albo jesteśmy szczerzy, albo jeżeli nie chcemy o pewnych rzeczach mówić, to po prostu o nich nie mówimy, a nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Ja zauważyłam taki nurt, niestety ostatnio dość często pojawiający się na YouTube. Jak wiecie, zapewne zauważyliście wszyscy, kanały urodowe stały się dosyć popularne. Zaczęło ich powstawać bardzo, bardzo dużo. I niektóre z nich są tworzone przez osoby, które tak naprawdę według mnie, może zabrzmi to brutalnie, ale powinny się zająć czymś innym. Ja nie uważam siebie za osobę, która jest najlepsza do tego typu rzeczy, ale no umówmy się, jeżeli ktoś ma 10-12 lat i zaczyna się wypowiadać na temat kosmetyków, no to chyba sami widzicie, jak bardzo jest to śmieszne. I podkradanie kosmetyków mamie i opowiadanie, to jest moja kolekcja kosmetyków, tutaj mam tusz burżuła, tonik z kliniki w ogóle o hiach, no też nie jest zbyt fajne. No, ja wiem, że fajnie by było, gdyby wszyscy nas lubili, dlatego chcemy zrobić wszystko, aby tak było, ale nie przeginajmy pały, no sorry, bo udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, naprawdę na dłuższą metę nie wyjdzie nam na dobre. I chwalenie się, czego to nie mamy, choć tak naprawdę nie należy to do nas, bądź, no nie wiem, mamy to chwilowo tylko, albo powinniśmy zrobić coś z tym coś innego, nie jest fair. I dla tych, kogo oglądacie, ponieważ, no nie wiem, ja czuję się, że ja mam takie wrażenie, jakby ktoś po prostu traktował mnie jak debila w tym momencie, bo myśli, że wciśnie mi jakiś kit i że ja w to uwierzę. A no, ja na przykład mam swój rozum i nie wierzę we wszystko, co zobaczę, ale jest grono takich osób, które po prostu będzie się patrzyło w tą osobę i po prostu widziało ją jak Boga, co nie jest troszeczkę głupie, tak? Ale takie osoby na tym żerują. I dla mnie jest to troszeczkę dziwne, bo ja nie potrafiłabym tak robić, no ale okej. Okay. To jest, ma być pewien apel do was, żebyście rozsądnie patrzyli i słuchali tego, co mówią do was osoby, które tutaj publikują swoje filmiki, bo nie wszystko z tego, co usłyszycie i zobaczycie, jest prawdą. Ja mogę ręczyć za siebie, że to, co mówię, jest prawdą, ale nawet i do tego macie prawo mieć jakąś dozę niepewności, no bo tak naprawdę nie znacie mnie. Widzicie tylko to, co ja tak naprawdę chcę wam pokazać i nic więcej. Więc uważajcie po prostu na to, co oglądacie. Nie wierzcie we wszystko, co ludzie wam mówią, bo jest tu mnóstwo osób, które po prostu oszukują i udają osoby, kim nie są. Niestety głównie jest to zauważalne pośród osób, no niestety przykro mi to powiedzieć, ale poniżej 18 roku życia. Nie jestem, nie chcę się jakoś wywyższać, bo nie uważam się za kogoś starego, wręcz przeciwnie. Zawsze chciałam, jakby zawsze było mi miło, że wyglądam młodziej niż mam na metryce, ale no jakoś pośród osób, które mają więcej niż 18 lat, nie zauważyłam czegoś takiego. Ja nie twierdzę, że one tego nie robią, ale nie jest to aż tak perfidne, żeby było to łatwo odkryć. I też apel do was, dziewczyny, jeżeli macie te 12-13 lat,
i podobają Wam się nasze filmiki, to po prostu je oglądajcie. Ja wiem, że bardzo chciałybyście robić też coś takiego, ale uwierzcie mi, to będzie śmieszne w tym momencie, bo Wy nie macie jeszcze swoich kosmetyków, o których mogłybyście wiedzieć coś na tyle dużo, żeby móc się tym z kimś podzielić i żeby ktoś, kto Was ogląda, cokolwiek z tego wyciągnął. A dodatkowo możecie wyglądać po prostu troszeczkę żałośnie i... No i tyle. Dobra, bo strasznie się rozgadałam. Po prostu ostatnio jakoś tak we mnie troszeczkę wybuchło to, co się tutaj dzieje, bo obserwowałam to już od dłuższego czasu. Wiem, że za takie mówienie nieprawdy i potem przyznawanie się do tego, bo ta osoba się przyznała bardzo, odbiło się to na przykład na jednej z amerykańskich beauty guru, czyli na Kalel Kalen, ona ma nick Queen Beauty. O niej mówiła Miss Karolinka X3, zdaje się, w swoim filmiku na temat polecanych kanałów na YouTube. I wiem, że ona to bardzo odczuła. Wy może odczujecie to mniej, bo wasza popularność jest mniejsza pewnie niż jej, no na pewno, bo ona ma ileś tam tysięcy widzów. Ale odczujecie, jeżeli ktoś zauważy, że oszukujecie i będzie wam przykro po prostu czytać takie wiadomości. Dlatego miejcie to na uwadze. Bądźcie kim jesteście, bo najfajniej jest, jeżeli osoby lubią nas za to, jakimi jesteśmy, a nie za to, kogo udajemy. Więc to jest taki mój apel do was. Bądźcie kim jesteście, nie udajcie kogoś innego, bo to nie przyniesie wam nic dobrego. Kończę na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że nie obracicie się na mnie o taki filmik troszeczkę niezwiązany z tematem mojego kanału. I do zobaczenia. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.